Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mgle wojny. Mam utworzoną rozgrywkę i mam mój statek. Ponieważ wybrałam rozgrywkę, w której nie mam wyspy na starcie, wobec tego mam tak naprawdę towary potrzebne do zajęcia pierwszej wyspy u mnie na statku. I to powinien być wasz priorytet, żeby jak najszybciej zająć pierwszą wyspę. I teraz, tutaj przydaje się wiedza o tym, jaki układ wysp wybraliście. Ja wybrałam narożniki, wobec tego wiem, że największe wyspy będą w narożnikach. A najbliżej mi jest do tego narożnika, więc tak naprawdę popłynę tutaj i zobaczę, jaka wyspa się tutaj znajduje. Zanim statek tu dopłynie, popatrzmy na wyspy otaczające, czyli ta wyspa. Widzimy, że wyspa jest dosyć duża, fajna i zawiera zboże, chmiel, skóry, winogrona. Nie zawiera gliny, ale ma żelazo, węgiel, ma cynk, miedź i wapień. Czyli widzimy, że ma dużo bardzo fajnych minerałów, aczkolwiek nie ma gliny. Tutaj wyżej mamy wyspę, która jest sporo mniejsza, ale ma paprykę, ma saletrę, których nie było tam i aż cztery złoża węgla. Więc ta wyspa moim zdaniem jako druga wyspa będzie dużo bardziej atrakcyjna właśnie ze względu na ten węgiel. W międzyczasie stateczek dopłynął i rzeczywiście ta wyspa w rogu jest największa. Tu mamy brzeg, tu mamy brzeg i tu mamy brzeg. Mi się najbardziej ten brzeg podoba, ale żeby nie płynąć tam, możecie zrobić tak, że wybudujecie faktorię tutaj i o ile nie zablokowaliście sobie przenoszenia, możecie tą faktorię złapać i po prostu przenieść ją na tą stronę. No i pięknie. Dzisiaj mamy się skupić na mgle wojny, więc na razie nie będę na tej wyspie nic budować. I teraz, mgła wojny powoduje właśnie to, że cała mapa jest zasłonięta. Czyli ja tak naprawdę nie wiem, gdzie co się na tej mapie znajduje. A przynajmniej w założeniach nie powinnam wiedzieć. Jednak tutaj przychodzi troszeczkę doświadczenie. Ja wiem, że wybrałam mapę narożniki, więc w każdym narożniku będą duże wyspy i to na ogół tam będą się osiedlali inni gracze. Gdybyśmy włączyli tryb z przydzieleniem pierwszej wyspy na start, no to dokładnie tam by byli gracze. Każdy gracz dostałby właśnie wyspę w narożniku na starcie. I teraz, co zrobić? Od czego zacząć? Kiedy już zajęliście swoją wyspę, no to teraz musicie zacząć odkrywać ją, czyli zaczynacie budować za chwilkę, ale już równolegle musicie zająć się odkrywaniem świata. I to, co jest najważniejsze, to znalezienie wszystkich kupców, czyli musicie znaleźć Archiego, Eliego i Kahinę tutaj oraz znalezienie wszystkich graczy, w moim wypadku był to Artur, Bente i Willy, oraz znalezienie piratów. Graczy bym szukała w narożnikach i tak właśnie będziemy pływali. Piraci będą na środku, ponieważ jest to mapa narożniki, więc wiedza o tym, jaka to jest mapa, już mi pozwala pewne rzeczy ustalić. Stąd trudniej gra się na trybie losowym, bo wówczas nie wiecie, co to jest za mapa. Najpierw musicie odkryć, co to za mapa jest, a dopiero potem będziecie w stanie więcej rzeczy z tej informacji wyciągnąć. No to w takim razie ja będę płynęła do każdego z narożników po kolei i zobaczymy, co po drodze uda mi się odkryć. Popłyńmy najpierw tutaj. Skoro wiem, że to narożniki, więc gdzieś tutaj powinna być duża wyspa, na której będzie kolejny gracz. No i teraz powinniśmy pomyśleć, jak będziemy chcieli tutaj budować i pomyśleć od razu, co będziemy chcieli w przyszłości. Zobaczcie, mam tutaj ziemniaki, zboże, chmiel i skóry. Super, bardzo fajny układ startowy, jeśli chodzi o żyzności. Mam glinę, żelazo i co ważne, nie mam węgla. Mam potem miedź, mam wapień i mam ropę. Nie mam węgla i nie mam papryki.
Więc moją następną wyspą powinna być wyspa, która będzie miała właśnie te dwie rzeczy. Więc dużo atrakcyjniejsza dla mnie będzie ta wyspa właśnie. Ta, która ma paprykę i ta, która ma dużo węgla. Pomimo tego, że ta wyspa jest mniejsza, to na tą wyspę będę polować, aby zająć ją jako drugą. No chyba, że jakąś inną ciekawszą znajdę, która te dwie rzeczy będzie miała. No i teraz, oczywiście powinniście zacząć od wybudowania sobie drogi. Mamy tutaj pola naftowe, więc warto byłoby mieć gdzieś tutaj domki. Jak będę miała już możliwość wydobywania ropy i elektrownie, to żebym w dosyć łatwy sposób mogła doprowadzić elektryczność do domków inżynierów. Potem tutaj mamy taki zakątek. Spoko, tutaj można zrobić jakąś produkcję, na przykład chaty drwala, to będą fajnie pasować. Przy tym brzegu mogę sobie zorganizować rybki. Tutaj jakąś niedużą produkcję czegoś się na pewno uda. Artur Gaspar, Tutaj if you mogę have a pomyśleć o store jakichś outside the residence, zbożach. it's easier to Patrzcie, stop Artur at się Jasper's. przedstawia, ale to dlatego, że to on do mnie dopłynął. Tak, jeszcze nie wiem, gdzie on jest, ale jego statek mnie odnalazł. Tutaj jakieś zboża można wcisnąć. Z kolei za rzeką mam drugi kawałek mapy, dosyć duży. Na pewno się przyda, ale nie muszę go zajmować od razu, bo na początek tu mi wystarczy. I tu mam taki trzeci malutki kawałek, o którym warto pamiętać, bo do niego połączę się mostem i tutaj też coś mogę mieć. Więc sama wyspa wygląda dosyć korzystnie, pomimo tego, że ma jakieś wzniesienia, ma tą rzekę, ale ma duże obszary, tak jak tutaj i tak jak tutaj, w których mogę budować bez przeszkód. Czyli ta wyspa jest naprawdę bardzo fajna. No i teraz ja sobie zacznę od wybudowania pierwszej drogi. I teraz tak. Tutaj mam kawałek, tutaj przeszkadzajki i tak samo tutaj. Więc ja sobie zostawię jedno oczko wolne i to połączę z faktorią. I tak samo tutaj zostawię sobie jedno oczko wolne. To jedno oczko wolne zostawiam właśnie ze względu na tory, żeby można było w przyszłości wybudować tutaj tory. Czyli będę mogła tory prowadzić w tą stronę i będę mogła tory poprowadzić w tą stronę. W międzyczasie odkryta została kolejna wyspa. Ta wyspa jest bardzo malutka. Od biedy ma chmiel, ma saletrę, ale nic ciekawego nie posiada. I tu jest jeszcze jedna wyspa. Ta wyspa może być dosyć ciekawa, bo zobaczcie, że ona ma trzy złoża gliny. Wbrew pozorom, tego typu wyspy się przydają, żeby zwiększyć ilość produkowanych cegieł. I stateczek dalej sobie płynie. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o początkowe rozeznanie terenu, to jest tyle. Następnym etapem będzie budowa domków farmerów, ale tym zajmę się już w następnym odcinku. Tutaj tak naprawdę powinniście dbać teraz o to, żeby wasz stateczek cały czas pływał i stopniowo odkrywał mapę, bo z każdym odkrytym elementem będziecie wiedzieli coraz więcej o tym, co się na tym świecie znajduje i gdzie jakie żyzności są dostępne. No i super. I to jest wszystko w tym odcinku. W następnym zaczniemy budowanie pierwszych domków i zaczniemy wreszcie zabudowę tej wyspy. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!